Nasze fantomy są synchronizowane z aplikacją, z tabletami. Wojsko może być nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem pracy. Przekonują organizatorzy wojskowych targów służby i pracy, które w piątek rozpoczęły się w Mysłowicach. Podczas wydarzenia można zdobyć informacje na temat służby wojskowej, m.in. od samych żołnierzy. Też tutaj mamy możliwość zapromowania uczelni wojskowych, są przedstawiciele wojskowych akademii, zarówno Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, Wojskowej Akademii Technicznej i oni promują służbę w ramach szkolnictwa wojskowego. I tutaj warto zauważyć, że taka służba jest bardzo ciekawa, ponieważ studenci pierwszy rok realizują tak jak szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli są tymi żołnierzami ochotnikami. Natomiast w drugim roku stają się już żołnierzami zawodowymi, którzy nadal się kształcą. Studenci mają zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie i wynagrodzenie w wysokości 4960 zł. Spróbować swoich sił w wojsku może każdy. Jeśli żołnierz zostanie wcielony do dobrowolnej służby wojskowej, sam sobie weryfikuje w trakcie tej służby, czy to fizycznie da radę, czy te obciążenia, nie wiem, wymagalności, tej dyscypliny mu odpowiadają lub nie. Natomiast wykruszalności nie mamy dużej. Także tutaj uważam, że jeśli ktoś już świadomie tę decyzję podejmuje, to raczej stara się, wszystko powiem, iść dalej. Ścieżek kariery prowadzących do służby wojskowej jest wiele. Równie duże jest zainteresowanie samą pracą w mundurówce, stąd coraz więcej szkół prowadzi klasy przygotowawcze. Jak można było zobaczyć podczas pierwszego dnia targów, wśród kandydatów na żołnierzy jest wiele dziewcząt. To jest liceum, więc mamy też normalne przedmioty jak tam polski, historia i tam inne, ale mamy również zajęcia wojskowe i taktyczne, gdzie na zajęciach wojskowych właśnie mamy musztrę, wyjazdy na jednostkę i takie rzeczy. I poszłam do klasy mundurowej, ponieważ wiąże przyszłość z wojskiem. Ciekawiło mnie to, że jest bardzo dużo innych zajęć. Nie siedzimy tylko w szkole, tylko jednak jeździmy, mamy zajęcia w terenie. I chciałam się nauczyć takiej dyscypliny w tej szkole. Wojskowe targi służby i pracy w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach potrwają do soboty.